Film z audiodeskrypcją. Białe tło. Grafika stworzona z nieregularnej sieci czarnych linii. Wśród nich napisy. Fundacja Atelier prezentuje pokolenie Y. Logo Fundacji Atelier. Dorota Kozieracka. Lekcja rysunku. 6 listopada 2020. 25 listopada 2020. Fundacja Atelier, ulica Foksal 11, www.atelier.org.pl. Logo Zakochaj się w Warszawie. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Dzień dobry i bardzo przede wszystkim dziękuję za obecność, za przybycie. Chciałam zaprezentować dzisiaj kawałek swojego dorobku i opowiedzieć o kilku wybranych projektach. Broń Boże, nie o wszystkich, tylko takich, które są dla mnie szczególnie ważne, ale zanim coś pokażę, to mam w planie przeczytać statement. Ja się bardzo wzbraniałam przed napisaniem statementu. No ale przychodzi taka czasem chwila w życiu artysty, że to staje się już nieuniknione i kuratorzy zmuszają człowieka do popełnienia takiego tekstu. To jest niezwykle trudne i nagle okazuje się, że trzeba w ogóle zweryfikować to, co się tak naprawdę robi i robiło, i spróbować powiązać wszystkie wątki w jakąś wspólną narrację. Więc tak, zacznę od tego. Jak daleko leży prawda od fikcji? Granicę tę swobodnie przesuwam. Czy to, co wyobrażone, przywiezione zza tej granicy, nie wygląda jak prawdziwe? Czy obiektywne fakty przemienione w materię sztuki nie zostają przez nią zuniwersalizowane lub wręcz zmitologizowane? Rzeczywistość moich fotografii buduję poprzez analogię do świata rzeczywistego, jednocześnie wykorzystując plastyczny potencjał narzędzi. Nie bronię się przed łamaniem zasad, a wręcz świadomie uwydatniam pęknięcia w świecie przedstawionym. Chcę, żeby widz się gubił, tracił rozeznanie, gdzie kończy się wartość dokumentalna fotografii, a gdzie zaczyna się kreacja. Bohaterem swoich prac czynię człowieka, twórcę świata mitów i sprawcę zdarzeń. Zazwyczaj przed obiektywem stawiam siebie. Przyjmuję rolę matki, bogini czy mistrzyni olimpijskiej. Za każdym razem afirmując kolejne wcielenia kobiecości. Skupiam się na sile i wrażliwości swoich bohaterek, ale nie tylko. Dotykając problemu cielesności, szukam alternatywy dla niewygodnych faktów i niekomfortowych pozycji. Ciało jako źródło cierpień, ale i przyjemności jest obecne, prawdziwe, niewyretuszowane. Reszta zostaje do niego dopisana. To nie ciało gości w różnych scenografiach. To otoczenie dopasowuje się do kolejnych wcieleń. Istnienie odbywa się poza kategorią czasu, ale to nie pozbawia go autentyczności. Jeśli mierzę się z historią, to poddaję ją subiektywnej korekcie. Przeprowadzam w świat wyobrażeń. Fotografuję również swoją rodzinę, podejmując temat bliskości oraz związanej z nią cielesności, a także relacji i wynikających z nich obciążeń. Choć najczęściej pracuję za obiektywem, mentalnie pozostaję malarką, traktując fotografię jako narzędzie, podobnie jak instalację, performance, wideo czy rysunek. Złote tło. Kobieta ubrana w dopasowaną sukienkę z cekinów. Na szyi zawieszony złoty medal. Tak jak napisałam, mój rodowód jest malarski, ale w wyniku potrzeb, zapotrzebowania w kolejnych projektach od tego malarstwa stopniowo odchodziłam na rzecz innych technik, innych dziedzin, przede wszystkim fotografii, a potem jeszcze, żeby ten warsztat rozszerzyć, udoskonalić, zaczęłam studia w szkole filmowej w Łodzi, co w zasadzie spowodowało wielką tęsknotę za malarstwem, do którego niechybnie wrócę.
a cała prezentacja zaczyna się od projektu Olympic Charmer, którego fragment, poszerzony w zasadzie fragment, można oglądać teraz na wystawie Fundacji Atelier, lekcja rysunku, taki jest tytuł tej wystawy. Natomiast sam projekt jest szerszy, bo tu w atelier skupiałam się na tym wątku, takim pogłębionym wątku rysunku na lodzie, na tym ruchu niedoskonałości, czy do określenia poprzez ciało charakteru tego ruchu. Sam projekt to był rodzaj takiej dosyć złożonej mistyfikacji, w której stworzyłam bohaterkę Olympic Charmer, takie alter ego, super boginię, super sportsmenkę, ale ta doskonała kobieta w zasadzie wyrosła na frustracji, tak, karmiła się właśnie jakimś takim poczuciem niedomagania, poczuciem rozerwania, poczuciem w ogóle presji wobec oczekiwań społecznych stawianych kobiecie, czy przede wszystkim oczekiwań, jakie ja sobie sama stawiam. I w odpowiedzi na to dojmujące poczucie słabości ja ukułam taką po prostu właśnie niezniszczalną maszynę do wygrywania, tą Olympic Charmer, która w zasadzie odbywa się poza czasem, cała historia odbywa się poza czasem, bo ona jest i w latach 20. i 30. i 60. i 90. i współcześnie. Część zdjęć to są w pełni przeze mnie w ogóle od początku do końca wraz z rekwizytami zrealizowane prace. Natomiast duża część tych zdjęć opiera się na archiwaliach lub też jest takim miksem przeprowadzonych sesji z jakimiś archiwalnymi wklejkami. Dominują odcienie szarości. Trzy kobiety trzymają medale. Każda z nich ubrana w podobny sposób. Na swetrze wzór stworzony z pięciu kół. Tutaj w ogóle jest taka na przykład sytuacja, że tej w ogóle multiplikacji twarzy, tak? że w zasadzie każda z nich to jest taka hybryda mnie. I co też mi się wydaje ciekawe, to ten sweterek olimpijski, który ja z tych zdjęć archiwalnych postanowiłam wywołać do świata fizycznego i on został zrealizowany jako replika. On występuje na części bardziej współczesnych zdjęć, ale też został wystawiony między innymi na festiwalu Interfoto w Białymstoku jako obiekt. Tu natomiast jest fragment ekspozycji wystawy Forcefield, która miała miejsce w 2019 roku w Wenecji w czasie trwania Biennale. I ta wystawa właśnie miała taki archiwalny rys, duża część prac została pokazana w gablotach, w ogóle cała ta część fotograficzna zawiera 35 fotografii, one są w różnej formie, tutaj mamy dwie gabloty, ten duży wydruk, tam po prawej stronie jest wyeksponowany jeden z taki najważniejszy wybrany rysunek z tego cyklu, który tutaj jest prezentowany, tylko to był rysunek ołówkiem. Ich powstało więcej. No i on też jest większy, bo to był taki format 140x90. I co też jest niezwykle istotne, to te gablotki z medalami. To są realne medale, to znaczy złote, galwanizowane złotem, które ja zaprojektowałam dla Olympic Charmer, dla tej mistrzyni, czy w ogóle no, można powiedzieć, zaprojektowałam je i zrealizowałam dla siebie. I występowały one
trzy, każdy z innym wzorem, innym awersem, innym rewersem. A tutaj mamy fragment tego, to jest screenshot z filmu, który jest prezentowany w tej chwili w atelier, z fragmentem bazowego rysunku. To jest akurat jeden z tych rysunków, który w zasadzie dokumentował przejazd, tak? Bo ja potem za każdym razem próbowałam narysować to, co udało mi się zinterpretować i odwzorować z tego lodowego rysunku, czyli to jest rodzaj takiej matrycy, można powiedzieć. Kobieta ubrana w białą suknię. W tle wiele elementów. Tutaj przechodzę już do następnego projektu, który zrealizowałam z Michałem Szuszkiewiczem, ale też studiem projektowym La Polka. Zresztą tutaj Marta Białecka, jedna z członkiń La Polki, również jest absolwentką atelier. W zasadzie było tak, że my te projektantki zaprosiliśmy do naszego projektu. Jest to taki projekt zanurzony w utopii i absurdzie, wówczas trochę oderwany w ogóle od rzeczywistości, właśnie trochę wynikający z takiej potrzeby oderwania się w ogóle od sztuki współczesnej i podróży w przeszłość, ale też w nieznane. Bo to jest też projekt oparty na archiwaliach, to znaczy pierwowzorem był i takim źródłem wszelkich działań był album Fontainebleau, który Michał Szuszkiewicz znalazł w antykwariacie. I to był album w taki magiczny sposób, ale po prostu też fotograficzny, opisujący zespół parkowo-pałacowy w Fontainebleau we Francji. Rzecz niezwykle piękna, ale my postanowiliśmy, fizycznie w tym Fontainebleau w ogóle nie byliśmy do czasu zrealizowania projektu i tą starą książkę wydaną w latach 60. uznaliśmy za takie źródło mitu, który zaczęliśmy rozpracowywać i pisać na nowo. To znaczy postanowiliśmy stworzyć za pomocą języka wizualnego coś w rodzaju repliki tego albumu, co w zasadzie nie tyle było repliką, co nową jego wersją, przefiltrowaną przez nasze wyobrażenie tego miejsca. Tu są dwa albumy zestawione. Zresztą ja ten album nawet mam dzisiaj ze sobą. On powstał w identycznym formacie. Tutaj po prawej stronie jest ten archiwalny pierwowzór, po lewej nasz album Fontainebleau. I też założenie było takie, żeby do Francji nie jechać, tylko trzymać się tego wyobrażenia, je pielęgnować, tak, że jedynym źródłem wiedzy o tym miejscu był ten album, zobaczony czyimś subiektywnym spojrzeniem. W albumie można znaleźć kolaże, rysunki, tak, to jest... Wcale tak często nie rysuję, chociaż bardzo lubię, ale jeśli znajduję właściwe okoliczności w tych projektach, to się zdarza. Ten rysunek jest nieco inny niż te lodowe. I wszystkie z kolei fotografie powstają w Polsce, co prawda w różnych miejscach, nawet nie w jednym rejonie. Również w Warszawie, nawet w warszawskim zoo robiliśmy tam jakieś ujęcia i zdjęcia.
A to jest takie właśnie też w ramach albumu Fontainebleau pod kątem zdjęć, ale coś w rodzaju takiego działania, czy instalacji, czy żywej rzeźby, bo w albumie Fontainebleau, tym oryginalnym, można znaleźć plany królewskich ogrodów, a ja te ogrody, inspirując się tymi ogrodami, zaprojektowałam w zasadzie te ogrody na głowy moich kolegów, tak, i one zostały zrealizowane tak na głowach tych czterech panów. I to jest jedna z tych rzeczy, która została zrealizowana, bo to też było dosyć specyficzne w całym założeniu tego projektu, że część projektów nigdy nie powstała. W zasadzie książka była takim głównym składnikiem, bo w ogóle sam projekt został jako wystawa wystawiony w Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski. Natomiast no, duża część projektów pozostała w książce, między innymi te kalosze Fauna, to jest akurat projekt La Polki. I no, taki, można powiedzieć, design utopijny, tak dla kogoś, kto nie istnieje, a może istnieje. No, ten projekt był dużo takich, pełen, w tym projekcie było dużo takich jakichś absurdalnych, humorystycznych wtrętów. Tutaj wracamy na ziemię i to z takim twardym lądowaniem, bo przechodzimy do takiego projektu, który bardzo mocno trzyma się życia ze wszystkimi jego konsekwencjami. Chyba w 2016 roku wraz z moim mężem przenosimy się do nowej pracowni, która powstaje, którą organizujemy sobie w mieszkaniu po jego babci, w zasadzie babci i dziadku zmarłych, ale w tej pracowni zostaje cała zawartość, w zasadzie zbierana od czasu wojny, bo rodzicem, dziadkowie męża wprowadzili się do tego mieszkania właśnie tuż po wojnie i tam się w zasadzie gromadzi cała historia ich życia. No i jak się okazuje, ciężko w ogóle jest, my sobie co prawda gospodarujemy tam, adaptujemy jedno duże pomieszczenie na tą pracownię, ale otaczają nas te przedmioty, które okazują się w bardzo silny sposób na nas oddziaływać. No ja próbuję się z tym zmierzyć i trochę badam tą historię, trochę próbuję odczarować tą przestrzeń i buduję z tego takie puzzle, które czasem są właśnie dosyć klasycznymi, martwymi naturami, gdzieś tam mającymi konotacje z jakąś martwą naturą holenderską. A z drugiej strony czasem no, dzieją się takie rzeczy jak ta, czyli powstają w zasadzie takie obiekty, instalacje w przestrzeni, które zostają sfotografowane. A przy okazji no, oczywiście się zagłębiam również czasem w najmniej oczekiwanych momentach w historię rodziny. Przypadkiem na przykład znajduję taką osobliwość jak małe pudełeczko z nekrologami, które były wycinane przez babcię i no, ten stosik nekrologów, tak aż do jej śmierci się powiększał, aż w końcu osiągnął tą dosyć imponującą zawartość. Są też takie tutaj ukryte treści, co na wystawie było zawarte w tytułach czy takich krótkich opisach do tych prac, bo tu na przykład jest bardzo ważna porcelana rodowa, którą
w sposób powiedzmy nielegalny odpieczętowuje, żeby sfotografować, ale w pewnym momencie zdaję sobie sprawę, że może właśnie nie powinnam pokazywać widzowi tej porcelany, więc ją na swój sposób znowu opakowuję, tworząc tego, taką rzeźbę, a przewrotnie daję do tego tylko opis mówiący o tym, jakiej firmy i jaka jest to porcelana. Porcelana Bawaria, biała ze złotymi obwódkami, czy lamówkami, już dokładnie nie pamiętam, jak brzmiał ten opis. A wystawa miała miejsce w Galerii Program w Warszawie i wyglądała w ten sposób. A tutaj kolejny bardzo ważny projekt, jako że powstawał w dosyć trudnym dla mnie momencie, bo tak się złożyło, że w ciąży z drugim dzieckiem musiałam pozostać w łóżku w zasadzie przez cały okres ciąży, czyli przez te 40 tygodni, co jest czasem, co jest stanem dosyć ciężkim i pozbawiającym przede wszystkim możliwości pracy w zasadzie, tak? Bo jak ma pracować artysta, który nie wynurza nosa z domu, tak? Który jest pozbawiony bodźców, no bo oczywiście media społecznościowe to i owszem, ale no, ciężko to traktować jako alternatywę dla realnego życia. W każdym razie właśnie no, odczuwałam to jako taki brak bodźców, rodzaj takiego zawieszenia, a jednocześnie taki też czas mentalnej podróży w głąb siebie. Jedyne co mam, to co było, czyli cała archiwa, cała przeszłość zgromadzona na dyskach czy na negatywach i wszystkie obrazy, wszystkie te zdjęcia, które zarejestrowałam, które zobaczyłam w obiektywie swoimi własnymi oczami, zaczynam ciąć i komponować z tego nowe kompozycje, które no, często są też wyrazem moich niepokojów o to, jak ta podróż się w ogóle zakończy. Tych prac powstaje 40, czyli mniej więcej jedna na tydzień. Ja łapię gdzieś w tym taki rytm. I tak szczęśliwie się też stało później, poza tym, że warto myślę dodać, że wszystko się skończyło szczęśliwie i no, ciąża się zakończyła sukcesem i narodzinami mojej córki, a potem dwiema wystawami. Jedna również miała miejsce w Galerii Program, a druga bardzo zresztą w bardzo ciekawej aranżacji Fabiana Lede w BWA Studio we Wrocławiu w czasie trwania festiwalu Nowe Horyzonty. Znaczy w ogóle wystawa ta Brzuch, życie wewnętrzne była w programie festiwalu. I tutaj te kompozycje zostały pokazane w takim tunelu, który prowadził do pozostałych części ekspozycji. Wyglądało to mniej więcej tak. Tam w głębi widać pracę Oskara Dawickiego z tą zbroją dla kobiety ciężarnej. Tutaj następny projekt zrealizowany z Michałem Szuszkiewiczem, Legenda. I to jest też projekt, który nie tyle się odnosi do archiwaliów tak jak Fontainebleau czy Olympic Charmer, ale do historii i do w zasadzie takiego budowania alternatywnej wersji zdarzeń. Taką naszą pierwszą, bo zostaliśmy przez Krzysztofa Żwirblisa,
wówczas dyrektora Galerii Studio, zaproszeni do projektu, który z założenia miał być związany z historią Pałacu Kultury. I myśmy sobie wyobrazili taką jego romantyczną wersję, słysząc liczne legendy o jego podziemiach, które nie są aż tak spektakularne w rzeczywistości, ale wyobraziliśmy sobie, że tamto, to, co się dzieje pod ziemią, jest odbiciem całej tej fasady u góry, tak? Czyli że tam jest drugie tyle i odbywa się tam całe alternatywne życie. Do tego w ogóle została stworzona legenda o źródle. To źródło w ogóle jako instalacja, tutaj mamy w tym prawym dolnym rogu, to źródło jako instalacja też funkcjonowało w czasie wystawy w Galerii Studio. I ogólnie ta wystawa w większości składała się z wideoinstalacji, które w ogóle nie były. To były filmy właśnie takie mówiące o podziemiach, o życiu wewnętrznym budynku. Natomiast w ogóle żadne ze zdjęć nie zostały nakręcone w samym Pałacu Kultury. A nie, przepraszam, jeden film jest z Loży Stalina, ale pozostałe powstawały czy w warszawskich filtrach, czy w, nie wiem, nawet w międzyrzeckim rejonie umocnionym, w podziemiach opery Teatru Wielkiego w Warszawie. Budowaliśmy tą przestrzeń z różnych innych rzeczywistości, ale tak, żeby była spójna. To, co można też powiedzieć, to na pewno, że ten projekt był w swojej formie bardzo taki romantyczny. Tutaj przejdę do chyba już, wydaje mi się, ostatniego, ale bardzo ważnego projektu, który w sumie to chyba realizuje od 2011 roku. On powstaje bardzo powoli, ale rozszerza się. Po prostu album rodzinny. Sprawa wygląda tak, że są to zdjęcia, których na przykład jak chciałabym pokazać je, nie wiem, czy pracodawcy, czy syn miałby przynieść album rodzinny do szkoły, to z jakiegoś powodu te zdjęcia okazują się niestosowne. Mimo, że pokazują tylko w zasadzie no, rzeczywistość odartą z jakiejś sztuczności może. Fotografowana przeze mnie rodzina w jakiś sposób okazuje się w ogóle antytezą albumu rodzinnego. Bo jak przeglądałam, w ogóle przeglądam swoje albumy rodzinne i tak w ogóle chyba jest to dosyć powszechne, to te zdjęcia rodzinne powstają przy okazji okoliczności świąt, zwykle są pozowane. No wszyscy pozują, grają, tak? A ja tutaj postanowiłam to trochę odwrócić. Znaczy też zdarzają się zdjęcia właśnie takie bardziej reprezentacyjne, ale właśnie o to chodzi, żeby do tych klasycznie pojmowanych zdjęć rodzinnych wplatać sceny zupełnie naturalne i swobodne i takie właśnie zanurzone w jakiejś atmosferze bliskości i cielesności. To, że one są naturalne, to też nie znaczy oczywiście, że nie są pozowane, bo one często są kreowane, ale właśnie no, pytanie, dlaczego musimy kreować ten wizerunek rodziny według tego zawsze podanego schematu, który pokazuje tą tylko fasadę, a tutaj ja miałam raczej zawsze na celu próbę uchwycenia realnych relacji, realnych obciążeń, czy naświetlania jakichś spraw, które są spychane na margines. Ale album się, tak jak już mówiłam, on się rozwija, nawet ostatnio powstało kilka zdjęć. On już był pokazywany właśnie po raz pierwszy, nawet nie po raz pierwszy, tutaj miał ważną odsłonę w Spectra Art Space związanej z Fundacją Rodziny Staraków.
Natomiast w ogóle pierwszy raz był pokazywany, zdaje się, w 2011 roku w Baszcie Czarownic w galerii, w Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. No i mam nadzieję, że on będzie miał kolejne odsłony. Za każdym razem też ma trochę inny układ tych zdjęć i to też jest dla mnie ważne, że one mają no, takie wzajemne oddziaływanie, że ważne są te sąsiedztwa i te rozmowy między poszczególnymi zdjęciami. No, także myślę, że pokazałam to, co najważniejsze. W tej chwili powstaje zupełnie nowy projekt. On ma być pokazywany, no, w ogóle data wystawy właśnie minęła, to znaczy miał być teraz miało być otwarcie 13 listopada w punkcie odbioru sztuki w Łodzi, natomiast w związku z zamknięciem instytucji kultury wystawa prawdopodobnie będzie otwarta w styczniu już przyszłego roku, no ale w większości jest już zrealizowany, wydrukowany, oprawiony materiał, tam są filmy, są obiekty i chyba 20, około 25 fotografii w różnej formie. No, a tym razem projekt odnosi się do pojęcia w ogóle muzy. Jest opowieścią o relacji kobiety i mężczyzny, artysty i jego muzy, ale jest też rozważaniem na również na temat związków poszczególnych dyscyplin sztuki, no i przede wszystkim tego, czym jest ta muza, czy może czym jest muza nawet, a nie kim w tym wypadku. To tyle mogę powiedzieć, na razie jeszcze wizualności nie ujawniam w związku z tym, że jesteśmy przed premierą. Z mojej strony to by było wszystko. Bardzo dziękuję. Białe tło, czarny napis. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Logo. Zakochaj się w Warszawie, w Śródmieściu. Białe tło. Logo Fundacji Atelier. Audiodeskrypcja Joanna Dominiak.